Na starość i tak wiem, że będę pomarszczona i brzydka, czy z tatuażem, czy bez. Z filmem na taki dosyć kontrowersyjny być może temat, bo na temat tatuaży, także wiem, że ten temat wzbudza dużo emocji, dlatego że jedni kochają, drudzy nienawidzą. No ale wiecie, musicie zrozumieć, że to jest ciało każdej osoby, każdy decyduje o sobie, więc jeżeli ktoś nie lubi, to niech nie robi, jeżeli ktoś lubi, to niech robi. I proszę Was o to, żebyście nie krytykowali siebie nawzajem, bo ja nie krytykuję osób, które tatuaży nie mają i też proszę Was o to, abyście uszanowali decyzję o tym, że ja te tatuaże mam. I mówię też ogólnie o innych osobach, aby nie krytykować ich za ich wybory odnośnie czy to fryzury, czy to stylu ubioru, czy to tatuaży, czy piercingu, czy w ogóle cokolwiek innego. To jest wiadomo inna osoba, jej decyzje, jej życie. Dajmy ludziom żyć tak jak chcą. Dobra, to tyle tytułem wstępu. A teraz już przechodzę do szczegółów, które być może Was interesują, albo może Wam się przydadzą, jeżeli planujecie zrobić tatuaż. Więc tak jak widzieliście, ja mam wykonany rękaw na lewej ręce. Jest ona tak naprawdę w całości pokryta poza dłonią. Kończy się aż tutaj na ramieniu. I tak naprawdę jest tutaj pełne wypełnienie, także nie ma żadnych pustych przestrzeni. Ja ten tatuaż zaczęłam robić w listopadzie 2018 roku, a skończyłam go bodajże w marcu 2019 i to była mniej więcej jedna sesja na miesiąc, na 3 tygodnie, jakoś tak. Mi się od zawsze podobały bardzo tatuaże w kolorze, więc wiedziałam, że koniecznie chcę mieć taki w kolorze. Liczyłam się z tym, że on będzie znacznie droższy, będzie też wymagał więcej czasu, więcej sesji. No bo jednak najpierw robimy ten kontur, najpierw było to czarne wypełnienie, a dopiero później dodawany był kolor, także myślę, że o połowę krócej zajęłoby wykonanie czarnego tatuażu. Natomiast ja koniecznie chciałam kolor i powiem Wam, że dosyć długo się zastanawiałam nad tym, co ja tak naprawdę chcę mieć tatuowane. Nie miałam konkretnego pomysłu przez bardzo długi czas, ale wiedziałam, że jakiś tatuaż koniecznie chcę mieć. Podobają mi się bardzo takie małe, drobne tatuaże. Ale jednak w przypadku mojej osoby ja chciałam mieć po prostu zrobiony rękaw. Chciałam, żeby to było spójne, żeby było też połączone ze sobą tematycznie. I słuchajcie, pewnego dnia się obudziłam i po prostu stwierdziłam, że nad czym ja się tak naprawdę zastanawiam. Przecież ja od zawsze wiedziałam, co ja konkretnie chciałam mieć tatuowane, jakie rysunki mi się podobały, jakie projekty. Tylko po prostu musiałam się obudzić z tym pomysłem i musiałam na to wpaść. Mianowicie inspiracją do tego tatuażu były ilustracje z mojej ukochanej, ulubionej książki z dzieciństwa, czyli właśnie braci Grimm, i były to właśnie raczej dedykowane dla dorosłych. Były dosyć brutalne, dosyć, powiedziałabym, krwawe w niektórych momentach. Jeśli nie kojarzycie tej książki, to może tutaj gdzieś znajdę zdjęcia. I naprawdę ta książka była tak przepięknie ilustrowana. Ilustracje zostały wykonane przez polską artystkę. I mi od dziecka te ilustracje się niesamowicie podobały. Po prostu ja oglądałam tą książkę, czytałam oczywiście tę historię, ale też przede wszystkim uwielbiałam oglądać te ilustracje. I byłam nimi po prostu zafascynowana, zachwycona. Zresztą ja do tej pory, może interesuje się, to jest za dużo powiedziane, ale bardzo lubię sztukę. Bardzo lubię chodzić do muzeów sztuki, obcować z tą sztuką, sprawia mi to ogromną radość. I tak samo właśnie miałam, oglądając tą książkę, po prostu te ilustracje mi się bardzo, bardzo podobały. One były w takim charakterystycznym stylu. Było tam dosyć dużo motywów botanicznych, były liście, ale były też na przykład oczy poprzeplatane gdzieś tam z tymi liśćmi, także jak możecie zobaczyć, ja tutaj te oczy też mam. Były koty, były karty do gry.
Były ptaki, takie dosyć mroczne ptaszyska, na przykład właśnie ptak straszydło. Były postaci dziecięce, także tutaj też to takie creepy dziecko jest, otoczone właśnie tutaj tymi liśćmi. Była taka przepiękna baśń o Rolandzie, mój miły Roland. I tutaj ten Roland na tym koniu też jest, razem z tymi swoimi szatami. No i przede wszystkim, co było głównym motywem tych wszystkich ilustracji, to były budynki, takie przepiękne kamienice, zamki, więc ja tutaj tych budynków dużo też mam, mnóstwo takich drobnych okienek, to było w ogóle niesamowicie czasochłonne. Samo wykonanie tego jednego budynku zajęło pół dnia, bo to trwało jakieś 6-7 godzin, wykonanie tutaj tej jednej części, dlatego że tu jest tak dużo tych okienek. Już nie wiem, jak wam to pokazać. Jak widzicie, tu jest tak dużo detali, tak dużo takich drobnych okienek, te czerwone dachy, te cegiełki, tu jest dosłownie cegiełka po cegiełce narysowana. Także uważam, że ten tatuaż jest wykonany z niesamowitą precyzją i bardzo mi się ten fragment tutaj właśnie z tym budynkiem podoba. Zresztą czasami dostawałam takie komentarze, czy jestem studentką architektury, bo widać jakieś zafascynowanie budynkami na moim ciele. Jeszcze z takich kwestii technicznych. Mój tatuaż zajął 5 sesji, każda z nich trwała jakieś 6, 7, czasami 8 godzin. Także no myślę, że ponad 30 godzin na pewno zajęło wykonanie tej dziarki. Tatuaż wykonywałam w studiu TLDF Tattoo w Toruniu. Ogólnie mieszkałam wtedy w Bydgoszczy, ale w Bydgoszczy były takie niesamowite terminy. Był prawie roczny czas oczekiwania do takich lepszych studiów, więc stwierdziłam, że no jednak się przejadę do Torunia i zobaczymy, jak jest tam. Tam jest całkiem sporo tych różnych studiów tatuażu, ale dziewczyna, która wykonywała mi ten tatuaż, ona już w tym studiu nie pracuje. Jeżeli chcecie, to napiszcie do mnie prywatnie, to tam podam wam jej Insta i możecie się z nią skontaktować. Natomiast widziałam, że ona pracuje już w innym miejscu. Ogólnie jeśli chodzi o to studio, uważam, że jest bardzo profesjonalne. Wszyscy artyści z tego miejsca bardzo dbają o higienę, o sterylność pracy. Naprawdę wszystkie takie warunki bezpieczeństwa są tam bardzo przestrzegane. Jest bardzo czysto, bardzo tak przyjaźnie, więc w ogóle jeżdżenie na tę sesję to była dla mnie ogromna przyjemność. Wcale nie narzekałam, że spędziłam tam tyle czasu, było naprawdę super. Zresztą przygodę z tym miejscem już miałam wcześniej, ponieważ wykonywałam tam piercing. I właśnie podczas robienia piercingu zagadałam o tatuaż, jakie mają tam ceny, jaki mają czas oczekiwania, czy któryś z artystów by się podjął takiej pracy. No i właśnie po wspólnej burzy mózgu to wszyscy uznali, że jedna dziewczyna będzie najbardziej pasowała do tego stylu, ponieważ no wiadomo, każdy artysta ma jakiś tam swój specyficzny styl. Natomiast do takiej ilustracji baśniowej, do takiej pracy bardzo skrupulatnej będzie najlepsza właśnie ta dziewczyna. No i ona mi ten tatuaż wykonała i jestem z niego super, super zadowolona. Często dostawałam pytania o ból, czy to boli, czy jak to zniosłam, czy brałam jakieś leki przeciwbólowe. Nie, słuchajcie, mnie zupełnie nic nie bolało, to jest bardzo bezbolesne miejsce, to jest ręka, wiecie, to nie są plecy, czy to nie są żebra, czy stopy, to nie są takie wrażliwe miejsca. Ręka jest chyba najlepszym miejscem, mam wrażenie, takim najmniej bolesnym. Z tego, co tam rozmawiałam z innymi osobami, to naprawdę ręka nie boli. Jedynie co, to bolało mnie trochę tutaj w tym miejscu, pod pachą, no i może odrobinę tutaj już przy nadgarstku, no to faktycznie to mogło być takie trochę mniej przyjemne miejsca, ale generalnie ja przez większość tego czasu, kiedy leżałam, to byłam tak zrelaksowana, kiedy leżałam, wiecie, na tym łóżku, byłam tak zrelaksowana, że po prostu chciało mi się spać i czasami zdarzyło mi się kilka razy przysnąć. Generalnie się tam wszyscy ze mnie śmiali, że patrz, że tatuowałem ci łokieć, a ty śpisz. No, także jak widzicie, w ogóle mnie to nie bolało. Aczkolwiek pamiętam, że na jednej sesji naprzeciwko mnie siedziała dziewczyna, która miała tatuowane plecy i naprawdę płakała z bólu, także no nie dość, że jest to kwestia indywidualna, to jeszcze jest to kwestia po prostu miejsca na ciele. To już musicie sami wiedzieć też, czego chcecie i czy jesteście w stanie ten ból przezwyciężyć, czy boicie się tego bólu, czy jesteście na niego odporni. Mi się wydaje, że jestem odporna, aczkolwiek na przykład depilacja laserowa bikini w gabinecie to był dla mnie taki ogromny ból, że w ogóle tatuaż to się przy tym chowa. Albo na przykład makijaż permanentny,
oka, eyeliner. To słuchajcie, myślałam, że tam skonam. To ten ból był po prostu nie do opisania w porównaniu z wydzieraniem całej ręki, naprawdę. Jeśli chodzi o gojenie, to są różne szkoły. Mnie poinstruowano w ten sposób, abym niczym tej ręki nie smarowała przez jakieś 2-3 dni, żebym dała jej po prostu tak, wiecie, odsapnąć, ochłonąć. Ona była troszeczkę taka, wiecie, opuchnięta, delikatnie obolała przy dotyku, trzeba było ją tak trochę, wiecie, oszczędzać. I przez 2 doby miałam założoną folię, znaczy oczywiście tą folię zmieniałam, taką, wiecie, folię po prostu spożywczą. To jest jedna z tych szkół. Inna szkoła mówi, żeby od razu smarować tam Bepantenę czy innym preparatem takim dedykowanym tatuażom. Natomiast ja trzymałam się tego, co powiedzieli mi w studiu i naprawdę świetnie to u mnie zdało egzamin. Rozumiem, że u kogoś może być inny sposób, możecie się podzielić tym w komentarzach jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja stosowałam tą folię, zmieniałam ją co kilka godzin przez te 2 dni, jakoś tak, a później smarowałam Anatanem. Nie miałam absolutnie żadnych problemów z gojeniem, także myślę, że moja skóra jest stworzona do tatuażu, bo naprawdę nie miałam ani jednego problemu z gojeniem którejkolwiek części. To samo zresztą mam z piercingiem, po prostu nie mam problemów z gojeniem. Jaka była reakcja otoczenia? W większości była pozytywna, jeśli chodzi o znajomych. Jeśli chodzi o rodziców, no to moja mama w ogóle nie chciała przyjąć do wiadomości, że zrobiłam coś takiego. Ona jest w ogóle totalnie antytatuażowa. Także zobaczyła ten tatuaż u mnie dopiero pół roku później. No i powiem wam, że dosyć to przeżywała. No nie podobało jej się, nie będę tego ukrywać. Mój tata w zasadzie do tej pory się chyba nie wypowiedział w tym temacie. Natomiast w większości znajomi, czy tam gdzieś koleżanki w pracy na przykład, no to raczej były pozytywne opinie. Czasami zdarzyło mi się też, że ktoś mnie tam z obcych osób zatrzymał, zapytał właśnie, gdzie robiłam tatuaż, że bardzo mi się podoba, także generalnie w większości są to bardzo, bardzo miłe komentarze. Oczywiście zdarzają się też takie komentarze, że jak ty będziesz wyglądać na stary, że ci się znudzi. No ale wiecie co, to jest moim zdaniem tak głupi argument. Na starość i tak wiem, że będę pomarszczona i brzydka. Czy z tatuażem, czy bez. I tak będę stara i brzydka. Nie oszukujmy się. Także przynajmniej teraz, póki jestem młoda, mogę sobie wyglądać tak jak chcę i cieszyć się tym tatuażem tak długo jak chcę. I myślę, że nikogo nie powinno obchodzić to, jak ja będę wyglądała na starość. O ile zakładamy, że w ogóle tej starości dożyję, bo to też tak naprawdę w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie pewne. I ostatnia kwestia, czyli cena. To oczywiście zależy od lokalizacji, zależy od studia, od osoby, u której wykonujecie dany tatuaż. Ceny mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne. W tym miejscu, gdzie ja robiłam, cena za jedną sesję to było od 800 do 1000 zł, czyli jak macie 5 takich sesji, no to to jest około 5, tak w zaokrągleniu 5000 zł. Ja zapłaciłam chyba trochę mniej, niecałe. Znam też osoby, które wydzierały całą rękę za 1500 zł, aczkolwiek ja bym takiego tatuażu osobiście nie chciała mieć i nie byłabym z niego zadowolona, więc no tutaj już kwestia właśnie tak jak mówię, artysty, jego ceny, kwestia tych detali, tego jak dużo czasu to zajmie, tego czy to jest tatuaż czarny, czy to jest tatuaż w kolorze. No i oczywiście samego projektu. Możecie mieć taki tatuaż, gdzie bardzo łatwy do wykonania, dosyć szybki i prosty, a możecie mieć tak bardzo skomplikowany jak mój, gdzie naprawdę jest tutaj miliard tych drobnych okienek i tych cegiełek tutaj na ręce, gdzie no naprawdę zajmuje to mnóstwo czasu i jeżeli wykonuje to osoba bardzo precyzyjna, no to wiadomo, że to będzie trwało dłużej, aczkolwiek ja wolę zapłacić więcej i mieć tatuaż naprawdę taki, gdzie będę się budziła, patrzyła na niego codziennie rano z uśmiechem na twarzy, niż patrzyła i się doszukiwała, że on tu coś krzywo, tu coś nie tak, tu coś, wiecie, więc generalnie no zdecydowanie wolę zainwestować, chociaż powiem wam, że to nie było też dosyć drogie studio, bo kiedy zapytałam się w jednym studiu w Bydgoszczy, jakie mam ceny, no to powiedziano mi, że to jest 1400 zł za sesję. Czyli pomnóżmy sobie to razy 5, bo też tak mi powiedziano, że około 5 sesji tam wyjdzie. No to nam się robi tutaj już 7000 zł. Także powiem wam, że a to też są miasta typu Toruń czy Bydgoszcz, wiadomo, że w jakichś większych miastach podejrzewam, że też te ceny będą znacznie wyższe. Także tutaj to już jest naprawdę bardzo zróżnicowana kwestia. Też zależy, czy zrobicie to gdzieś tam
po znajomości w piwnicy, czy zrobicie to w profesjonalnym studio. Oczywiście do tej pierwszej opcji nie zachęcam. Zachęcam, żeby jednak tą decyzję bardzo przemyśleć, żeby nawet zaoszczędzić większą kwotę i po prostu pójść do miejsca, gdzie zrobią Wam to sterylnie, bezpiecznie, dokładnie i tak, jak powinno być, tak, że będziecie zadowoleni. Na pewno nie zachęcam do robienia gdzieś tam, wiecie, u osób, które się dopiero uczą na przykład, no nie wiem, to już jest kwestia indywidualna, ale ja akurat w kwestii tatuażu bym się nie zdecydowała na taką osobę początkującą. No i to już by było wszystko w tym filmie, dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia w temacie tatuaży, czy macie, czy lubicie. Jak nie lubicie, to wiecie, w kulturalny sposób też można to napisać. Możecie też napisać, jakich tatuatorów z jakiego miasta polecacie. Być może zrobimy taką fajną bazę danych tutaj w komentarzach. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, jeśli macie ochotę i do zobaczenia w następnym filmie.